bracie, obejrzymy sobie razem film rysunkowy. Ja bym właśnie... Rób co każę. Oczywiście. Podoba ci się. Bardzo zabawne. Dla mnie nie. Dla mnie tak. Zgadywanki. Które specjalnie dla was wymyśla Królik Bugs, a więc przygotujcie się. Dziś zgadywankę zaprezentuje Elmer. Właśnie w tej chwili Elmer podlewa kilka słów starannie ukrytych pod ziemią. Ale co z nich wyrośnie? Co Elmer hoduje w swoim ogródku? Jednym słowem, co jest dzisiejszą zgadywanką? Ja wiem, co to jest. Ogrodnik Elmer hoduje fasolę, bo ona jest bardzo zagadkowa. Miałem w ręku 5, a teraz mam 3. Żeby to były kotlety. Dałbym za to głowę. Biorę ją. Glunt to nie tlacić głowy. Trudna zagadka, prawda? Dla ułatwienia poprosimy sama o odpowiedź, która ułatwi wam odgadnięcie tej zgadywanki. Odpowiadam, to jest kłoda. Cały płonę z niecierpliwości, uff. Stale kładą mi kłody pod nogi. Może przynajmniej dziś stanę się gorącym tematem. Ech, kogo ja widzę? Ech, błacie, coś smutno masz minę, chyba kiepsko ci idzie. Trzeba cię łazełbać? Słucham waszych odpowiedzi. Czy wiecie już, co się kryje pod dzisiejszą zgadywanką? Wróćmy raz jeszcze do Elmera i jego grządki. No, co takiego może podlewać nasz pracowity ogrodnik? On podlewa pieczone kotlety. A dlaczego nie siekane? A tak, siek. Ty głuponu, miałeś mnie podpowiadać. Zdradziłeś zagadkę, zanim ktoś ją odgadł. Elmer zasadził dużą siekierę, z której będą małe siekierki. Chyba pójdę do niego na zbiory. Ej, Bugs, dziękuję. Jesteś prawdziwym kumplem. Odzyskałem moją kartę klubową dzięki temu, że podpowiedziałeś mi, żebym pomógł rodzicom w domu. Samej rzeczy. Jeżeli chcecie należeć do klubu Królika Bugsa, pomagajcie rodzicom w domu. Polubicie to. A ty, Sylwestrze, pomagasz rodzicom w pracach domowych? Zawsze robię dla nich śniadanie. Jesteś ich ulubionym daniem, ale nie lubią przypalonego. Tak. Wracaj na patelnię! Piękne marchewki dla moich rodziców. Jakbym czuł zapach mojego taty, ale za wcześnie na kolację. Dam ci przyjacielską radę. Jedz królików po nich bardzo boli brzuszek. Lubię ten odkurzacz, bo można sobie na nim pojeździć. Moje pantofle! Moje papiery! Odkurzacz to wspaniały wynalazek. Zbiera śmieci z jednego miejsca i przerzuca na inne. Winocha! O, mój wielbiciel kojot. Przyniosę mu kartę klubową. Jestem Królik Bugs. Tak się cieszę, że zaraz wybuchnę śmiechem. Wybuchłem! Hurra! Wybuchłem! Co mówicie? Że ten kojot chciał mnie zaatakować? To niemożliwe. O, Daffy coś kombinuje. Mogę ci w czymś pomóc? Owszem. Wyczyszczę ścianę. Zrujnowałeś całą ścianę. Teraz nie tylko ty będziesz tu łysy. O, kochany tatusiu, pozwól mi posprzątać całe mieszkanie. Tylko wtedy dostanę kartę klubu Królika Bugsa. Wyszoruję podłogi, poceruję skarpetki i nawet usmażę ci na obiad kotlety. A ty co sam? Kiedy ty pomożesz mi w domu? Chyba chcesz być członkiem klubu. Królikiem. Cześć! Nie masz przypadkiem dla mnie przesyłki albo listu? Założę się, że jak zwykle coś ukrywasz. Pyta, co sądzisz o wynalazkach. Oto co myślę. Warsztat? Robi się, szefie. Wynalazki do śmiechu wymagają pracy, dużo pracy i trzeba to lubić. Wyjątkowo ma rację. Trzeba przyznać, że czasem miewa olśnienia. Proszę. Au, au, au. Siadaj, siadaj, skubany. Nie wolno, nie wolno. To wcale nie jest śmieszne. Wcale. Oj, ten robot skubie tego skubanego. Ale to śmieszne.
Śmieszne, śmieszne. Praca nad wynalazkami do śmiechu pozostawcie lepiej w rękach specjalistów. Spokojnie, spokojnie. I już gotowe. Ale śmiesznie w tym wyglądam. Pozwolę sobie zwrócić waszą uwagę na wysoki poziom naukowy mojego kolejnego wynalazku do śmiechu. Ten eksperyment zostanie wykonany w innym kraju, bo nie chcę, żeby mieszkańcy naszego poumierali ze śmiechu. Moreski! Ja wynalazłem wędkę, na którą łowią się ryby w puszce. Warsztat! Kolejny wynalazek do śmiechu. Wyjmujemy wypranego niemowlaka z pralki i utulamy go do snu. Wiesz co, kochanie, nasze maleństwo jest ostatnio mało kłopotliwe. Muszę ci powiedzieć, Bugs, że to wcale nie było śmieszne. O, zobaczycie, zaraz zobaczycie. Tym razem zaskoczę was wszystkich. To będzie super, super śmieszny wynalazek. Już jestem z siebie dumny. Nie, syn was, psa, nie lub tego, to niebezpieczne, a już na pewno mało śmieszne. No i co powiecie na to? Zawsze miałem uszczydlone myśli. Powiem. Nie, nie lubię, są głupie. Nie lubię, a przyleciał na ziemię prosto do filmu rysunkowego.